Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na naszej konferencji po posiedzeniu rządu. Skład gości świadczy, o czym będziemy mówili. Pierwsza głos zabierze pani premier Ewa Kopacz. Dziękuję bardzo pani minister, witam Państwa bardzo serdecznie. Tak, spotykamy się z Państwem po posiedzeniu rządu po to, żeby poinformować Państwa, że właśnie na tym posiedzeniu rządu przyjęliśmy ustawę o leczeniu bezpłodności. I od razu chcę uprzedzić, że ustawa nie dotyczy tylko i wyłącznie metody in vitro jako jednej z metod leczenia bezpłodności, ale kompleksowo w tej ustawie zawarte są wszelkie formy walki z bezpłodnością, która w tej chwili stała się, i tu nie przesadzę, niewątpliwie chorobą cywilizacyjną. Dotyczy w Polsce ponad 1,5 miliona par. Jak Państwo wiecie, w Polsce nie ma żadnego uregulowania prawnego. Więc dlatego też uważam, że niezależnie od poglądów, zarówno na lewicy, jak i na prawicy, dzisiaj panuje takie przekonanie, że stan obecny, czyli stan, w którym nie ma uregulowań prawnych, jest wątpliwy moralnie, a medycznie potencjalnie niebezpieczny. Dlatego też to uregulowanie, które dzisiaj będzie prezentował za chwilę pan minister Arłukowicz, jest uregulowaniem, które po pierwsze rozwiązuje problem tych bezpłodnych par, rozwiązuje ten problem w tym obszarze, że to wyczekiwane dziecko, a więc i macierzyństwo, i ojcostwo mogą być spełnieniem marzeń tych osób, ale niezależnie od tego jest to uregulowanie prawne, które w obszarze ochrony zarodków, które dzisiaj nie są w żaden sposób chronione, jest olbrzymim postępem. Pewnie Państwo zapytacie, dlaczego tak długo to trwało, ponieważ macie do tego prawo. Mówimy o in vitro od kilku lat i dzisiaj pewnie rozmowa o in vitro i o tym, że po tylu latach ta ustawa zaczyna funkcjonować, choć jest to jej dopiero początek drogi. Jak Państwo wiecie, przyjęcie przez rząd projektu ustawy nie znaczy wcale, że ta ustawa już za chwilę wejdzie w życie. Mamy jeszcze przed sobą całą ścieżkę legislacyjną w parlamencie i na koniec podpis pana prezydenta. Wtedy będzie to obowiązujące prawo. Dlatego też z całą starannością przygotowywaliśmy, używając do tego najwyższych standardów moralnych, aby te zapisy stanowiły jak najszerzej rozumiany konsensus w tej sprawie. Będziemy szukać razem z panem ministrem szerokiego poparcia w parlamencie dla zapisów tejże ustawy. Chcę powiedzieć, że to jest olbrzymi problem i tak postrzegam swoją pracę. Premier polskiego rządu, niezależnie kto nim jest, powinien rozwiązywać problemy, a nie uciekać od tych problemów. Niezależnie od tego, jak bardzo różnimy się od naszych oponentów politycznych w tej konkretnej sprawie, uważam, że jest to problem dotyczący, i tu powtórzę jeszcze raz, 1,5 miliona par w Polsce, a więc problem, który bezwzględnie rząd, premier rządu powinien się zająć. Dzisiaj chcę powiedzieć, że to, co potrzeba Polsce, to na pewno nie ideologicznych wojen. Ludzkie dramaty, a takim dramatem jest oczywiście bezpłodność, nie mają ani lewicowego, ani prawicowego charakteru. Są po prostu ludzkie i te ludzkie dramaty tak po ludzku z pełną starannością rząd rozwiązuje. To jest kolejny etap naszej pracy. Stąd za chwilę o szczegółach pan minister, który będzie musiał przejąć również obowiązek takiego budowania zgody wokół tego projektu. Bardzo proszę, panie ministrze. Szanowni państwo, przygotowaliśmy ustawę, która to jest założeniem, celem, strategią było objęcie kompleksową opieką ludzi borykających się z problemem niepłodności. Jak Państwo wiecie, problem niepłodności właśnie staje się problemem cywilizacyjnym, dotyka 10 do 15% populacji. W ustawie opisaliśmy sposoby walki z niepłodnością, opisaliśmy to, w jaki sposób należy niepłodność diagnozować, w jaki sposób należy niepłodność leczyć wszystkimi dostępnymi metodami, hormonalnie, chirurgicznie, ale także metodą in vitro. Zaproponowaliśmy, aby w Polsce powstały kompleksowe centra leczenia niepłodności. Takie ośrodki będą musiały spełnić kilka warunków. One będą certyfikowane przez ministra zdrowia. Takie centrum będzie musiało spełnić warunki pełnej, kompleksowej diagnostyki i leczenia niepłodności. Tylko takie ośrodki będą mogły używać
tej nazwy Centrum Leczenia Niepłodności. Każdy ośrodek, który będzie zajmował się procedurą in vitro, będzie musiał mieć specjalne pozwolenie wydawane przez Ministerstwo Zdrowia. Każdy bank komórek także będzie certyfikowany przez ministra zdrowia. Ministerstwo Zdrowia będzie prowadziło systemowe i systematyczne kontrole wszystkich banków tkanek i wszystkich ośrodków zajmujących się zarówno procedurą in vitro, jak i centrów leczenia niepłodności. Zagwarantowaliśmy także to, aby personel pracujący w ośrodkach zajmujących się procedurą in vitro, w bankach komórek, przechodził odpowiednie cykliczne szkolenia w ośrodkach także akredytowanych przez Ministerstwo Zdrowia i kontrolowanych przez Ministerstwo Zdrowia. Staraliśmy się stworzyć takie przepisy, szukając kompromisu, bo ustawa niełatwa, wywołująca bardzo wiele różnych emocji społecznych, politycznych. Staraliśmy się stworzyć naprawdę takie uczciwe, medyczne, taki moralny kompromis wokół tej procedury. Zapisaliśmy przepisy, które gwarantują bezpieczeństwo zdrowotne zarówno rodziców, jak i poczętych dzieci, ale także i zarodków. Wprowadziliśmy bardzo jasne i czytelne zakazy niszczenia i handlu zarodkami i komórkami rozrodczymi, opatrzone sankcjami karnymi. Wprowadziliśmy zasadę, że w procedurze in vitro będzie można stosować zapłodnienie do 6 komórek jajowych, z wyjątkiem kobiet powyżej 35 roku życia lub kobiet, którym towarzyszy inna choroba, bądź par, które przeszły dwukrotną nieskuteczną próbę in vitro. Staraliśmy się opisać i opisaliśmy zasady dawstwa partnerskiego, jak i dawstwa niepartnerskiego, czyli adopcji zarodków. Wprowadziliśmy przepisy mówiące także o tym, że para będzie ponosiła koszty przechowywania dodatkowych zarodków. Przepisy opisują także to, iż po 20 latach przechowywania zarodków, jeśli taki zarodek nie zostanie przeniesiony i poddany rozwojowi, będzie poddany adopcji, która będzie gwarantowała to, iż wszystkie zarodki, które będą przechowywane, będą miały szansę swojego rozwoju. Wszystkie te przepisy tak naprawdę opierają się na kluczowej zasadzie bezpieczeństwa procedury leczenia niepłodności w każdym wymiarze. Podkreślam, w każdym wymiarze i każdą dostępną procedurą medyczną. Stworzyliśmy przepisy, które mają zagwarantować pełne bezpieczeństwo zarówno medyczne, jak i zdrowotne, rodziców, dzieci i zarodków. Przedstawiłem Państwu główne założenia tej ustawy. Jestem oczywiście do pełnej Państwa dyspozycji, jeśli będą pytania dotyczące większych szczegółów zapisów prawnych. Jesteśmy przed debatą parlamentarną i tak jak Pani Premier zauważyła, czeka nas na pewno trudna debata w Sejmie i w Senacie, ale obserwując to, co się działo do tej pory i tą dyskusję nad tą ustawą wewnątrz rządu, jestem optymistą co do znalezienia kompromisu i przeprowadzenia tej ustawy przez parlament jeszcze w tej kadencji. Dziękuję bardzo. Pani premier, jeszcze miała Pani powiedzieć. Tak, jeszcze jedną informację, którą chciałabym za Państwa pośrednictwem przekazać mieszkańcom Warszawy, ale nie tylko mieszkańcom Warszawy, również ludziom, którzy odwiedzają Warszawę. Od kilku tygodni ci, którzy są mieszkańcami stolicy, ale również ci, którzy odwiedzają stolicę, borykali się z kłopotami komunikacyjnymi, wynikającymi oczywiście z pożaru mostu Łazienkowskiego. Ponieważ po konsultacji z ratuszem doszliśmy do wniosku, że ta naprawa tego mostu musi nastąpić jak najszybciej, oczywiście po wstępnej ocenie tych uszkodzeń i po oczywiście oszacowaniu tych strat, doszliśmy do wniosku, że podzielimy się kosztami naprawy mostu, czyli 55 milionów będzie oczywiście z budżetu miasta, 55 milionów dokłada do remontu rząd z rezerwy celowej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Po bardzo wnikliwych konsultacjach i tej mojej deklaracji, że dołożymy połowę kosztów naprawy tego mostu, uzyskałam deklarację ze strony pani prezydent, że do końca tego roku ta naprawa się zakończy.
Dziękuję bardzo. Mamy teraz czas na pytania i muszę Państwa zmartwić, mamy czas na 5 pytań. Także bardzo proszę, żebyście szanowali swoich kolegów i każdy zadaje jedno pytanie. Bardzo proszę, TVN. Dzień dobry, Katarzyna Skalska, Fakty TVN. Pani premier, chciałam zapytać, czy Pani zdaniem ten rządowy projekt ustawy o in vitro zakończy już ostatecznie spory na ten temat i wewnątrz samej Platformy, czy też nadal są skrzydła liberalne i z drugiej strony konserwatywne, które chciałyby, żeby ta ustawa była bądź bardziej liberalna, bądź bardziej konserwatywna, i czy zakończy to spory z opozycją w tej sprawie, czy też wywoła to takie emocje, jak chociażby ustawa antyaborcyjna? I druga rzecz to Paweł Adamowicz. Czy zdecyduje się Pani, czy chciałaby Pani usunąć go z partii? Czy Pani zdaniem powinien przestać pełnić funkcję prezydenta miasta Gdańska, przynajmniej do czasu wyjaśnienia tej sprawy? Dziękuję. Jeśli chodzi o pierwsze pytanie i o spory w Platformie, chcę Panią poinformować, że spotkałam się z grupą, którą my identyfikujemy jako skrzydło konserwatywne w Platformie Obywatelskiej. Bardzo szczegółowo z ministrem Arłukowiczem omawialiśmy punkt po punkcie. Przyjmowaliśmy od nich również uwagi, które potem zostały uwzględnione w tym projekcie. Dzisiaj z dozą optymizmu mogę powiedzieć, sporów w Platformie, jeśli chodzi o zakres tego projektu, nie powinno być. Natomiast wszyscy jak jeden mąż zdawali sobie sprawę z tego, że obecny stan, czyli pewnego rodzaju bezprawie w tym obszarze, brak szacunku i właściwie mało tego, przy braku prawa istniejący Narodowy Program Leczenia Bezpłodności metodą in vitro powoduje, że mamy tego rodzaju przypadki jak szczeciński przypadek i że to bezwzględnie trzeba zakończyć. A więc prawnie chronić te zarodki, ale chronić również osoby, które decydują się na tę metodę jako leczenie swojej bezpłodności. To, o czym mówił pan minister Arłukowicz, to nie będą pary, które nagle trafią do tego centrum leczenia bezpłodności bez jak gdyby wcześniejszej swojej historii leczenia. Te osoby będą mogły z tej metody skorzystać, te pary będą mogły skorzystać z tej metody leczenia dopiero po 12 miesiącach udowodnionego, bezskutecznego leczenia tej niepłodności. Czyli nie sięgamy po tą metodę jako pierwszą i jedyną i nakazaną, czy rekomendowaną, tylko tak jak powiedziałam, po udowodnionym 12-miesięcznym okresie skutecznego leczenia. I to, co istotne, co przekonywało moich kolegów konserwatystów, niezależnie od tego, jaki kto ma światopogląd, dzisiaj ta metoda jest metodą fakultatywną. Więc jeśli będzie ktoś, kto ma światopogląd niepozwalający mu na to, żeby z tej metody skorzystał, to z niej nie skorzysta, nie ma żadnego przymusu, nie ma obligu. Natomiast jeśli ktoś będzie chciał skorzystać z tej metody, to dzisiaj mało, że skorzysta z tej metody, to będzie mógł z niej skorzystać w sposób, który przyniesie bezpieczeństwo i jemu, i zarodkom, które w wyniku tej metody powstaną. Proszę. My będziemy na pewno nie spierać się w tej sprawie, bo uważam, że ta sprawa jest sprawą bardzo ważną. Ważną dla 1,5 miliona par. To jest wyjątkowo ważna sprawa i tak jak oceniliśmy, jest to już choroba cywilizacyjna, czyli niepłodność. A więc nie jest to sprawa, którą można marginalizować. Ja myślę, że będę się odwoływać również do odpowiedzialności polityków. Niezależnie od tego, po której stronie politycznej dzisiaj się plasują, bo tak jak powiedziałam, ten problem ludzki, ta tragedia ludzka, jaką jest niepłodność, dzisiaj nie ma barwy politycznej, nie jest ani lewicowa, ani prawicowa. I jeśli dzisiaj politycy są po to, żeby reprezentować interesy swoich wyborców, to powinni to zrozumieć i wokół tego powinna być oczywiście merytoryczna debata. I pytanie zasadnicze, na które muszą sobie dać odpowiedź. Albo zostawiamy stan obecny, czyli w stan, w którym metoda in vitro funkcjonuje w Polsce i nie ma żadnych uregulowań prawnych, albo rzeczywiście pochylamy się nad tym, budujemy prawo, które pozwoli bezpiecznie zadbać i o godność ludzką, ale jednocześnie zabezpieczyć zarodki, tworzone zarodki, które do tej pory nie miały żadnej ochrony.
Prezydent Adamowicz, jak Państwo wiecie, nie możemy rozpisać referendum, chociażby ze względów prawnych. W prawie obowiązującym jest tak, że po 9 miesiącach można ogłosić referendum. Od wyborów samorządowych mamy 4 miesiące, więc na pewno nie jest to sprawa referendum. Nie jest też moją rolą, żeby być jakimkolwiek nadzorcą wszystkich prezydentów w Polsce. Mówimy to o członku Platformy Obywatelskiej i żądam od niego jako szefowa partii, aby zachował się z obowiązującymi w tej partii standardami. I tak się zachował. On złożył w tej chwili rezygnację, zawiesił już członkostwo w prawach, zawiesił swoje członkostwo w partii, więc a reszta należy do organów ścigania, które będą wyjaśniać tę sprawę. Dziękuję bardzo. Proszę tutaj. Anna Krawczyk, Telewizja Polsat. Szef Komisji Europejskiej stwierdził, że wspólna europejska armia to dobry pomysł. Czy ewentualnie pani premier poparła ten pomysł, czy jest potrzebna rzeczywiście? Na pewno będziemy o tym dyskutować podczas najbliższej Rady Europejskiej. Ta dyskusja musi być wielopłaszczyznowa, bo oczywiście bezpieczeństwo nie tylko w Polsce, ale w Europie jest rzeczą najważniejszą. Jak Państwo wiecie, ostatnia wizyta przewodniczącego Rady Europejskiej, prezydenta Europy, pana Donalda Tuska w Stanach Zjednoczonych, jego rozmowa z prezydentem Obamą i takie budowanie wspólnego stanowiska co do bezpieczeństwa na świecie, ale również bardzo czytelnego stanowiska co do działań, które w tej chwili toczą się na Ukrainie, czyli i potępienie agresorów, jak również sprawy sankcji. To były tematy, którymi pewnie też będziemy się, to są tematy, którymi też będziemy się zajmować na Radzie Europejskiej. Ja mam pewnie kilka pytań, które będę chciała zadać na Radzie Europejskiej. Po pierwsze, mamy strukturę, na której opieramy bezpieczeństwo, mówię o NATO. Czy tego rodzaju armia europejska byłaby w strukturach NATO, czy byłaby równoległą strukturą? Jak zwykle w takich przypadkach, kiedy ktoś zgłasza pomysł, diabeł tkwi w szczegółach i o to pewnie będę przewodniczącego Komisji Europejskiej Junckera pytała. Druga sprawa, o którą chciałabym zapytać, gdybyśmy rzeczywiście decydowali się na tego rodzaju formę zabezpieczenia Europy, to czy fundusze, które oczywiście płynęłyby ze wszystkich krajów europejskich na to, aby taką armię stworzyć, czy byłyby odliczane od deficytu poszczególnych państw? I o to pewnie będę pytała. Natomiast jestem zwolennikiem oczywiście rozszerzania wszelkich metod, które będą dawać poczucie bezpieczeństwa nie tylko Polakom, ale wszystkim Europejczykom. Dziękuję. Pan Jacek Rusinowski. Dzień dobry, Jacek Rusinowski, Radio Plus. Pani premier konsekwentnie używa określenia in vitro, to metoda leczenia bezpłodności, więc chciałem zapytać, czy znany jest przypadek osoby, która po zastosowaniu metody in vitro stała się płodna, czyli mogła mieć dzieci bez jej stosowania, no bo leczenie, jak rozumiem, skutkiem leczenia powinno być wyleczenie. Dziękuję. Pewnie na to odpowie pan minister zdrowia, ale też nie chcę uciekać od tego rodzaju odpowiedzi. Sama jestem lekarzem i bardziej precyzyjnie byłoby, gdybym powiedziała, znoszenie skutków niepłodności jest metoda in vitro, ale dzisiaj generalnie jest metodą leczenia, więc jako taką, bo żeby osiągnąć ten efekt, znieść skutki niepłodności i mieć to dziecko, trzeba użyć metody, która nie jest metodą przyjętą za metodę naturalną. To zapłodnienie następuje, jak sama nazwa wskazuje, w szkle, więc wiadomo, że rzeczą jest to zapłodnienie pozaustrojowe. Dlatego też informuję pana, że jest wiele powodów niepłodności i te metody niepłodności, które są identyfikowane przez specjalistów, sięgają od bardzo przykrych, ale organicznych schorzeń, które dotykają zarówno kobietę, jak i mężczyznę, poprzez takie blokady na poziomie psychicznym. Niekiedy nie prowadzimy takich statystyk, nie potrafię panu odpowiedzieć, czy rzeczywiście po urodzeniu jednego dziecka z in vitro ktoś miał i normalną metodą potrafił urodzić, być ojcem i matką swojego własnego dziecka w sposób naturalny. Jedno jest pewne, gdyby tak było,
to każda z tych metod, które stosuje się przez 12 miesięcy, wykluczyłaby tę przyczynę niepłodności. Jak na wstępie powiedziałam, in vitro jest jak gdyby zakończeniem tego procesu 12-miesięcznego leczenia niepłodności, czyli wykorzystujemy wszystkie możliwe szanse, łącznie z poradą psychologa i z badaniami i niekiedy chirurgią, czyli taką medycyną już naprawczą. I wtedy, kiedy nie przynosi efektów ta część medycyny, dopiero sięgamy po in vitro. Jeszcze pan minister chciał zdać. Chciałem dodać kilka słów do tej sprawy, dlatego że panie redaktorze, oczywiście idąc tym torem rozumowania, moglibyśmy omawiać w ten sposób inne dziedziny medycyny. Nie wszystkie efekty medycznego znoszenia skutków danej choroby naprawiają przyczynę danej choroby. I to rozumowanie wydaje się jednak nieprawidłowe, dlatego że jeżeli skutkiem, efektem niepłodności jest brak możliwości posiadania dziecka, a metoda in vitro taką możliwość stwarza, to jest to de facto zniesienie skutku niepłodności. I oczywiście dzisiaj w Polsce nie prowadzimy takich badań, nie ma takich rejestrów, nie ma takich analizy tych klinik. Po to jest właśnie ta ustawa. Zaś jestem w stanie jako lekarz, podobnie jak pani premier, wskazać panu bardzo wiele różnych innych chorób, w których znosimy skutki, nie lecząc przyczyny i ułatwiamy ludziom tym życie i pomagamy być im po prostu zdrowymi, szczęśliwymi ludźmi. Ale jeszcze dodam, bo są przypadki rzeczywiście, że osoby, które stosowały tę metodę, po kilku latach od urodzenia dziecka z metodą in vitro w sposób naturalny urodziły swoje kolejne dzieci, więc to także daje tą szansę na przyszłość. Takie przypadki także się zdarzają i oczywiście nie są udokumentowane, ale pracując w Sejmie nad ustawą in vitro znaliśmy takich ludzi i takie przypadki. Bardzo proszę, PAP. Dzień dobry, Marcin Gietka, Polska Agencja Prasowa. Pani premier, bym chciał prosić panią o komentarz do medialnych doniesień na temat skoków. Otrzymała pani list od szefa KNF-u na temat sytuacji w skokach. Jak pani ocenia tę sytuację? Czy podejmie pani jakieś działania w tej kwestii? I pytanie drugie. W czwartek przyjeżdża premier Francji. Jakie będą główne tematy rozmów pani i premiera Francji? I czy naprawdę pani wierzy, że jest szansa na wspólne, solidarne stanowisko Polski i Francji, jeśli chodzi o Ukrainę, embargo wobec Rosji i sankcje? Dziękuję. Jeśli chodzi o pierwsze pytanie, drugie pytanie dotyczące wizyty premiera Francji, nawet jeśli dzisiaj spekulacje są takie, że są kraje wśród krajów europejskich, które mogłyby się wyłamać co do kontynuowania sankcji lub zaostrzania tych sankcji wtedy, kiedy ten konflikt zbrojny by nie ustawał na wschodzie Ukrainy, to chcę rozwiać wszelkie wątpliwości, ponieważ ci wszyscy, a szczególnie Francja i Niemcy, prezydent Hollande, który razem z Angelą Merkel, z panią kanclerz, odegrał szczególną rolę w podpisaniu tego porozumienia Mińsk II, to są ci liderzy, którzy namawiają bardzo mocno do tego, aby stanowisko Unii Europejskiej było skuteczne. Ono może być skuteczne tylko wtedy, kiedy Unia Europejska mówi jednym głosem. Więc podejrzewam, że nie będę musiała namawiać premiera Francji do tego, żeby popierał stanowisko większości, która w tej chwili ma miejsce w Radzie Europejskiej, co do konsekwentnego stosowania tych sankcji i wydłużenia tych sankcji, które zostały nałożone. I pytanie skoków. Tak, otrzymałam pismo, ale to było pismo, które otrzymałam do wiadomości, ponieważ to pismo było kierowane do szefa CBA. Więc zapoznałam się oczywiście z tym pismem i zarówno CBA, jak i ABW, którzy byli adresatami tego pisma, pewnie zajmują się analizą formalno-prawną tego pisma i ewentualnie oceną sytuacji. Ale sytuacja jest bardzo poważna i uważam, że tę sytuację należy wyjaśnić. Dziękuję. I ostatnie pytanie, bo uprzedzałam państwa, że mamy tylko 5 pytań. Bardzo proszę, TVP Info. Dzień dobry, Marcin Czapski, TVP Info. Pani premier, więc jeszcze dopytam o senatora Biereckiego. Czy pani jako premier ma zamiar coś zrobić w jego sprawie? Bo rozumiem, że pismo do wiadomości pani dostała, ale czy coś w tym kierunku dalej będzie pani jako premier robić? Zapewniał, że instytucje w polskim państwie, które działa, polskie państwo wbrew temu, co niekiedy mówi opozycja, działa. Działają również instytucje, które są powołane do pełnienia bardzo określonych funkcji. Takimi instytucjami, które mają wyjaśniać te sytuacje, na pewno nie jest Kancelaria Premiera Rady Ministrów.
Oczywiście jeśli to pismo trafiło do rąk zarówno szefa ABW, jak i szefa CBA, to proszę mi wierzyć, zarówno jedna, jak i druga instytucja dołoży wszelkich starań, żeby wyjaśnić sytuację dotyczącą SKOK-ów. Dziękujemy Państwu bardzo. Przepraszam, ale było 5 pytań, nawet więcej. Pani. To ostatnie pytanie dotyczące in vitro. Radio RMF, Mariusz Piekarski. Pytanie, czy projekt ogranicza jednak do małżeństw, czy tak jak nie. Był w pierwotnym nie. Projekcie do par? I ile zarodków będą mogły mieć pary, te, które już dwukrotnie czy trzykrotnie podchodziły i kobiety powyżej 35 roku życia? I ostatnie pytanie, i jak rozumiem, z automatu wszystkie zarodki mrożone po 20 latach będą oddawane do adopcji, nawet jeśli rodzice będą żyli i nie będą się na to zgadzać, tak? Jeśli mogę, bardzo krótko odpowiem, oczywiście projekt ustawy nie dotyczy tylko par małżeńskich. Są to pary, które muszą udowodnić, że mieszkają ze sobą. Jak sama nazwa wskazuje, musi być para, więc musi być zgoda jednej i drugiej strony do tego, aby do tej procedury przystąpić. Ale również udowodnić w tej parze należy, że przez te 12 miesięcy ta żyjąca ze sobą para wykorzystała wszystkie możliwe metody do tego, aby przystąpić wreszcie do metody in vitro, czyli wykorzystała wszystkie metody, które okazały się nieskuteczne. Następna sprawa to jest sprawa dotycząca kobiet powyżej 35 roku życia. Jak Państwo wiecie, w naszym programie, który funkcjonuje w tej chwili, z którego już urodziło się, on funkcjonuje od ponad roku i urodziło się ponad 1400 dzieci. Ten program zakładał 6 zarodków i to jest opisane w programie. My dzisiaj jako podstawę zakładamy 6 zarodków, tworzenie 6 zarodków, natomiast w przypadku, kiedy są szczególne wskazania u matki po 35 roku życia, szczególne wskazania medyczne, dopuszczalność tworzenia więcej niż 6 zarodków jest zapisana również w projekcie tej ustawy. 6. Panie dyrektorze, ustawa mówi jasno, że pozwalają przepisy prawne na przeprowadzenie procedury dotyczących 6 komórek jajowych, zaś w przypadku po pierwsze kobiet powyżej 35 roku życia, kobiet z towarzyszącymi innymi chorobami i kobiet, u których przeprowadzono 2 nieskuteczne procedury in vitro, jest możliwość zapłodnienia większej ilości komórek jajowych i tak to opisuje ustawa. A jeśli pan pyta o te 20 lat, to ten zapis powstał w oparciu o takie założenie i analizy eksperckie, które analizują okres aktywności płodnej par. Jeżeli para przeprowadza procedurę in vitro i przez następne 20 lat z jakichś powodów, takich czy innych, ten zarodek ich nie jest wykorzystany, to tak, po 20 latach będzie przekazany do adopcji, biorąc pod uwagę między innymi możliwość zaimplementowania tego zarodka u pary, która jest jakby rodzicem tego zarodka. W związku z tym takie przepisy prawne zostały zaproponowane. Dziękuję, nie, ale przepraszam, umówiliśmy się na 5 minut. Dziękuję bardzo, kończymy konferencję. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję.